Na skrzypcach zacząłeś grać jako 9-latek, a muzyką jazzową zainteresowałeś się jako 13-letni chłopiec. Jesteś jej wierny do tej pory i powiedz mi, dlaczego akurat jazz, bo przyznasz, że 13-latek i jazz to raczej rzadki duet. Myślę, że złożyło się na to parę rzeczy. Po pierwsze, to jakoś wszystko zestawiło się razem z moim takim młodzieńczym buntem, który odbił się na szkole muzycznej, na tym, że szkoła przygotowuje do pewnego konkretnego wizerunku młodego muzyka, kształci w konkretnym stylu, gatunku, a ja potrzebowałem tego, żeby pójść i zawalczyć o swoją wolność wypowiedzi artystycznej. Oczywiście wtedy jeszcze nie wiedziałem, że o to chodzi. Zależało mi na tym, żeby zapuścić dłuższe włosy, grać z muzykami, którzy grają tą dziką muzykę, którą odkryłem, a która okazała się być jazzem. Grać muzykę, w której mogę improwizować i w której mogę kreować poprzez te improwizacje emocje od samego początku do końca. Tego brakowało mi w muzyce poważnej. A to wszystko złożyło się z faktem, że w moim mieście Gorzowie Wielkopolskim, z którego pochodzę, muzyka jazzowa ma swoje tradycje od bodajże 30 lat. Działa tam jazz klub pod filarami, który zaprasza wielkie gwiazdy muzyki jazzowej i w tym wieku 13 lat już tam trafiłem, słuchałem muzyki jazzowej, przychodziłem wieczorami na koncerty, samemu ćwicząc w tym czasie również w domu, a później zaczęły się jam sessions nocne i no i jakoś tak wpłynąłem w tą muzykę jazzową. No właśnie, bo ty zacząłeś koncertować już jako uczeń i jak to wyglądało? Jak to pogodziłeś ze szkołą? Czy nie uderzyła ci woda sodowa do głowy? Pogodziłem to ze szkołą, ponieważ udawało mi się jakoś nadrabiać te wszystkie zaległości. Oczywiście niejednokrotnie wyjeżdżałem na parę dni czy tygodni na koncerty. W tym momencie moi znajomi w gimnazjum uczyli się matematyki i zdawali sprawdziany z biologii, a ja siedziałem na przykład w Indonezji na festiwalu. Wracałem opalony, moi nauczyciele byli zazdrośni, dawali mi więcej zajęć do nadrobienia, natomiast jakoś miałem na tyle poukładane w głowie, że udało mi się to wszystko nadrabiać. Oczywiście moi przyjaciele też pomagali mi w tym wszystkim. I udało mi się przez to przejść. Później wielokrotnie dawałem wyraz temu, że traktuję to poważnie i wydaje mi się, że nauczyciele mi zaufali. Wiedzieli dobrze, że niejednokrotnie nadawałem się do nieklasyfikowania w szkole, natomiast jakoś przymykali na to oko, zagrałem parę imprez szkolnych, powiedziałem parę dobrych słów w gazetach na temat mojej szkoły i jakoś udało się to wszystko pogodzić. Natomiast myślę, że z perspektywy dzisiaj widzą, że dobrze, że mi zaufali, ponieważ jakoś ta muzyka jazzowa zaprowadziła mnie do fajnego miejsca, gdzie mogę spełniać swoje marzenia, żyć z tego i być szczęśliwym. A z wodą sodową to jest tak jak u wszystkich młodych muzyków, którzy nagle robią tak zwaną karierę. Bywają wzloty i upadki i każdy ma lepsze i gorsze chwile, ale wydaje mi się, że do reszty nie zwariowałem, więc jest dobrze. Miałem znajomych i rodzinę, która trzymała pieczę nad tym, co się ze mną dzieje. To dobrze. Jesteś muzykiem docenianym, nagradzanym bardzo często. I czy uważasz, że to, co się z tobą stało, z twoją karierą, czy to się musiało wiązać z determinacją z twojej strony, czy jednak może uważasz się za szczęściarza, za człowieka, któremu wszystko przychodzi bez trudu? Myślę, że wszystko przychodzi z wielkim trudem. Jest to opłacone mnóstwem pracy i w momencie, kiedy związałem się z muzyką jeszcze jako młody chłopak, zacząłem to traktować poważnie, no to zacząłem poświęcać również temu mnóstwo czasu i tak jest do dnia dzisiejszego. Mam swego rodzaju szczęście i wydaje mi się, że zawsze trafiam na odpowiednich ludzi, którzy albo mnie czegoś nauczą, albo wskażą jakąś fajną drogę, albo po prostu zrealizują jakąś moją wizję, zaufają mi
I myślę, że trzeba mieć w tym wszystkim również trochę szczęścia, ale zawsze wychodzę z założenia, że jeśli bardzo się wierzy w to, co się robi, to kreuje się pewnego rodzaju energię, która przyciąga dobre rzeczy i tak było też w moim przypadku. Oczywiście nie obyło się też od różnych jakichś drobnych upadków, jakichś niepowodzeń, bo tak jest zawsze, ale udało mi się zrozumieć, na czym to polega, troszeczkę zdystansować do samego siebie i po prostu działać dalej. Dużo rzeczy przede mną i myślę, że im więcej potrafię, im więcej się dzieje, tym więcej pracy mnie to kosztuje i osób, które są wokół mnie, które też pracują na ten sukces, bo to nie jest tylko sukces mój, ale to jest sukces moich muzyków, którzy ze mną grają, menadżerki, wytwórni fonograficzne, oni wszyscy pracują na to, co się dzieje, więc tutaj wielkie podziękowania dla nich. No właśnie, powiedziałeś wcześniej, że w tym składzie graliście pierwszy raz i nie chce mi się wierzyć, bo koncert był magiczny. Jak wy to zrobiliście? No właśnie, nie chciałem tego mówić przed koncertem ludziom, bo może by z takim pewnym niedowierzaniem patrzyli na to, co na tej scenie się dzieje, ale to był nasz pierwszy koncert w tym składzie. Z każdym z muzyków znam się już od paru lat, z Pawłem Tomaszewskim, z pianistą gram już od wielu lat w różnych projektach, natomiast Paweł Dobrowolski i Michał Barański dołączyli do nas 2 dni temu. Mieliśmy próby w Warszawie i przyjechaliśmy tutaj ze świeżo upieczonym materiałem w takim składzie i to była nasza taka premiera chełmska. Bardzo udana. Chciałam zapytać o twoje inspiracje, bo na pewno jest to muzyka słowiańska, folklor, muzyka poważna, Massive Attack. Coś jeszcze? Jest tego mnóstwo. Chyba najbardziej inspiruje mnie życie, po prostu to, co się dzieje wokół mnie. Żeby opowiedzieć jakąś historię ludziom i być w tym autentycznym, to trzeba autentycznie coś przeżyć. Tak więc ja zawsze daję sobie też czas na to, żeby po prostu pojechać w jakieś fajne miejsca, poznać ludzi. Niejednokrotnie bywało tak, że siedząc w Nowym Jorku, odkładałem skrzypce na bok i po prostu chodziłem po ulicach, słuchałem tego, jak to miasto żyje, dźwięków przechodzących ludzi, jeżdżących aut, tych klubów, tych zapachów. To wszystko tętni życiem i to jest chyba moja największa inspiracja, ale oczywiście tak jak każdy, słucham również różnej muzyki i w różnych gatunkach dostrzegam też jakieś inspiracje dla swojej sztuki. Ostatnio jest to głównie muzyka współczesna, muzyka poważna, ale również muzyka punkowa, szczególnie ta, która wywodzi się z takiego gruntu alternatywnego, nowojorskiego. Tam się te fajnie ten gatunek łączy z muzyką jazzową. No i cały czas poszukuję. Ja dużo eksperymentuję, dużo próbuję nowych rzeczy. Czasem pracuję nad czymś miesiącami, żeby wykonać to tylko raz i odłożyć to na bok, a potem po paru latach wracam do tego na nowo. Tak więc cały czas coś mnie nowego interesuje i cały czas próbuję jakichś nowych rzeczy. Adam, masz czas na życie prywatne? Oczywiście, że mam czas na życie prywatne. Nie mam żony jeszcze, ale tak. No, trzeba te wszystkie rzeczy łączyć. No, przecież nie można skupić się tylko na muzyce. Oczywiście ona zajmuje mi dużo czasu, ale myślę, że życie i muzyka to wszystko ze sobą komunikuje i życie nabiera smaku dzięki muzyce, a moja muzyka nabiera smaku dzięki temu, jak żyję. Nie będę cię pytała o to, z kim już grałeś. Chciałam zapytać o to, z kim jeszcze chciałbyś zagrać i jakie masz plany na przyszłość. Lista tych muzyków, z którymi chciałbym zagrać, jest ogromna i to nie zawsze są muzycy, którzy są bardzo znani. To są często artyści, którzy mają coś po prostu wyjątkowego w swoim sposobie i często te moje marzenia, żeby z kimś zagrać, to jest choćby takie marzenie, żeby do kogoś zadzwonić, kto ma coś ciekawego do powiedzenia, spotkać się z nim na próbie i przez 2 dni muzykować. Czasem jest to tak intensywne i niesamowite, że nie trzeba wielkich sal koncertowych i wielkiego wydźwięku tego koncertu, żeby cieszyć się z takiego spotkania. Czasem są to po prostu spotkania w domu przy muzyce i to już jest niezwykle wyjątkowe. Natomiast
Są też duże nazwiska i to nie tylko związane z muzyką jazzową, z którymi chciałbym zagrać. No, wspomniany Massive Attack to zespół, który jest dla mnie bardzo inspirujący i z przyjemnością kiedyś stanąłbym z nimi na jednej scenie i ciekawe, co by się tam wydarzyło. A jakieś plany na przyszłość już? Jakieś zarysy są? Planów jest dużo. Promocja mojej płyty Imaginary Room, wydanej dla Act Music, koncerty z fińskim pianistą Iro Rantalą i Asją Walcic, to jest wiolonczelistka pochodząca z Austrii. Mamy wspólne trio, z którym koncertujemy dużo w Europie. Rozwijam projekt Luto Strings z takim kwartetem smyczkowym Royal String Quartet, oparty na muzyce lutosławskiego. Mam parę pomysłów na koncerty z orkiestrami, nad którymi pracuję. Projekt solo, nad którym pracuję. Być może jakaś muzyka teatralna. I zobaczymy, co tam mi się przydarzy jeszcze po drodze. Koncertów jest dość dużo. Możecie zawsze wejść na stronę www.adambaldych.com. Tam są świeże informacje na temat tego, co się dzieje. Ale na bieżąco pracuję na to, żeby mi się nie nudziło. Życzę ci, żeby ci się to wszystko udało. Dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że się spotkamy niedługo w Chełmie i że cię usłyszymy ponownie. Również mam taką nadzieję. Dzięki wielkie. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia 41 Adam Bałtych.